Asia urodziła mi 5 wspaniałych dzieci. Radosnych, pogodnych, mądrych. Sami żeśmy się w tej rodzinie uświęcali, wzrastali, wzbogacali. Było tam dużo radości. Były też takie głośniejsze dni, kiedy to między rodzeństwem jakieś były małe sprzeczki, jak to wśród rodzeństwa. Ale było gwarno, było po prostu w domu życie. 7-osobowej rodziny zostałem tylko z synem. Pragnąłbyś był szczęśliwy na ziemi. Nie będziesz nim jednak, jeśli nie pozbędziesz się obawy przed cierpieniem. Dopóki bowiem podróżujemy, właśnie w cierpieniu znajduje się nasze szczęście. Na te święta Bożego Narodzenia i kolejne dni Twojego życia życzę Ci wiele łask Bożych, błogosławieństwa Bożej dzieciny i żebyś był takim wspaniałym przyjacielem dla innych, jak jesteś dla mnie. Asia. Boże Narodzenie 1990 rok. Z żoną żeśmy tworzyli zgrane małżeństwo od prawie 19 lat. Zajmowała się zawodowo w pewnym momencie nauczaniem w szkole, była katechetką, ale jak urodziła nam się najmłodsza córka Agnieszka, to potem z tej pracy w szkole zrezygnowała i zajęła się domem. Myślę, że ja to dobrze. Projektowanie ogrodów, taka była jej pasja. Mieliśmy ogród pięknie utrzymany, żyła tym. Dzieci miały wszystkim bardzo pogodne, takie radosne. To tak mieli po nas chyba w genach, bo człowiek z reguły był zawsze pogodny, optymistycznie do życia nastawiony. I dzieci też taką miały w sobie radość naturalną, nie jakąś wymuszoną, sztuczną, tylko taką szczerą. Może też dlatego, żeśmy tworzyli dobrą rodzinę, mogły na nas liczyć. Justynka, no, najstarsza nasza córka, pierworodna, skończyłaby w tym roku 18 lat. Była bardzo piękną dziewczyną, wysoką, szczupłą. W tym roku pisałaby maturę, ostatnią klasę miała w liceum. Gosia była bardzo pogodna, z urody, z natury, ze stylu bycia, bardzo podobna do mojej żony. Wypisz, wymaluj, 2 krople wody. Często jak na nią właśnie patrzyłem, to nieraz się mówiłem, że tak jakbym cię widział 20 par lat temu. Marcinek, taką sylwetkę miał konkretną, może po mnie, dobrze taki zbudowany, konkretny chłopak. Bardzo lubił na perkusji grać. W zeszłym roku udało mi się zebrać fundusze i kupiłem perkusję. Takie miał zacięcie, rzeczywiście miał ten dryk, ten wyczucie rytmu. Niesamowite. No, Jagusia nasza najmłodsza. 4-latka by skończyła w lipcu. To nam się trafiła, no. To był taki nasz cukiereczek. Wiadomo, wszystkie dzieci się kocha, chociaż każdego inną miłością. To była taka przytulanka, która, no, takie niby małe dziecko by się wydawało, że wiele nie rozumie, ale jak czułem, miał tam jakiś taki słabszy dzień, bo zawodowo jestem stolarzem, wykonywałem meble na zamówienie gdzieś tam u klienta, dłuższy montaż, był taki człowiek zmęczony, przyszedł. Usiadłem na kanapie, to ona zawsze mi siadała na kolankach. Patrzyła mi w oczy, jak tak próbowałem jej wzroku uniknąć, to mi tam wręcz głowę nakierowała, że mam na nią patrzeć. Tak głowę przechylała, jak na tym zdjęciu, które tutaj z tyłu stoi. Patrzyła mi w oczy i z takim uśmieszkiem swoim specyficznym mówiła: no i tatusiu, nawet nie żartuj. No, brakuje mi tego bardzo. Z takiego gwaru przyjeżdżam do mieszkania, które, czy nie chodzi, że nie jest moje, bo dostałem je tutaj od miasta. No, zapanowała kompletna cisza. Z takiego radosnego życia wspólnotowego, rodzinnego człowiek zostaje sam, jak pies w pewnym sensie. Wojciech cały tydzień jest w Oświęcimiu w internacie. Wielka radość, jak na weekend zjeżdża. A tak człowiek po prostu siedzi sam, jak jakiś pustelnik. Także pewnych rzeczy nie jestem w stanie po prostu przekazać. To się nie da opowiedzieć słowami. Dzień był zwyczajny. Nie powiem, że się pamięć jakoś mocno zaciera. W sposób taki szczególny mi utkwił moment, kiedy byłem z Asią, z żoną i z Marcinkiem w Pszczynie u ortodonty, u lekarza. Mieliśmy taki wyznaczony termin. Pojechała z nami też Agnieszka, najmłodsza córka. I tak pamiętam, jak wczoraj, jak wszedłem z nią chodnikiem, za rękę ją trzymałem tak mocno, bo pić się jej chciało, to był maj, był ciepły dzień, więc jakieś tam napoje w sklepie kupiłem. I tak jakbyśmy szli tacy radośni chodniczkiem, to widzę to, jakby to było wczoraj.
Dzień był po prostu taki szablonowy jak każdy inny. Pojechałem później do pracy, no i pracowałem na nocną zmianę w tym swoim warsztaciku. I syn mi dzwonił. Dzwonił mi gdzieś po pierwszej chyba było. Natomiast telefon był ustawiony na wibrację. Nawet się nie spodziewałem, no, kto by mi w nocy dzwonił. Gdzieś tam leżał na jakiejś pilarce. Potem patrzę po trzeciej, jakoś było może w pół do czwartej nawet, że mam nieodebrane połączenie. Jakiś zdziwiony patrzę, że od syna. Oddzwoniłem, to mi powiedział, że jemu się nic nie stało, że siedzi w wozie strażackim, ale ratują naszych, że pożar był w domu. Syn wezwał, telefonem komórkowym wezwał straż pożarną. Obudziła go jedna z sióstr, nie? Która płakała, krzyczała. Droga była prawdopodobnie ucieczki zablokowana, że nie mogła uciec ze swojego pokoju. Zamknął drzwi, żeby dymy do niego, do pokoju się nie dostawały te pożarnicze. Nie umiał do tych sióstr swoich dojść, bo na klatce sodowej był ogień po prostu. Zamknął te drzwi, przewiesił się przez otwarte okno, aczkolwiek nie było prosto, bo te dymy z wszystkich możliwych stron po prostu szły. W ten sposób się ocalił. No przyjechałem, no to już był poligon, to już te wozy wszystkie strażackie, karetki, nosze. Biegali z tymi moimi najbliższymi, żeby jakoś ich tam ratować. Gosia była nieprzytomna, Marcina wynosili z domu. Na noszach też nieprzytomnego. Z żoną się minąłem po drodze. Też pamiętam jak wczoraj, też nieprzytomna. No. Każdemu dałem po dzióbku, dałem krzyżyk na czoło, pobłogosławiłem, powiedziałem, że jestem z nimi, że będzie dobrze. Co mi tam do głowy przychodziło w takim momencie. No i też mi się zrobiło w pewnym momencie słabo. Położyli mnie tam na nosze, chcieli mnie tam pospinać pasami, ale w pewnym momencie się wyrwałem, powiedziałem, że nie, to nie będę z wami leżał. I pobiegłem za Marcinem do karetki i z karetką przyjechałem do szpitala. No a potem... To już potem była identyfikacja w szpitalu. Prawdopodobnie z powodu zwarcia gdzieś na przedłużaczu żelazka spłonęła cała część, tak zwana prasowalnia. Mnóstwo ubrań tam było, jak już w takiej dużej rodzinie. Tlenek węgla, który się wytworzył, spowodował, że no nie mieli żadnych szans. Tutaj się zastanawiałem, dlaczego moja kochana żona nie wstała. Ona zawsze reagowała, tam dziecko tylko zapłakało chwilę i zaraz była z jej strony reakcja. Natomiast tutaj prawdopodobnie nie było nawet żadnej reakcji. Tak mi lekarz, ordynator intensywnej terapii zapewniał, że jak mi to w czymś pomoże, to stwierdził, że żona, najmłodsza córka i syn Marcin praktycznie nawet nie wiedzą, co się stało, przeszli do tego lepszego świata na śnie. Natomiast wiem, że najstarsza córka i ta średnia Gosia wiedzą, co się stało, zaznały tego stresu takiego jeszcze i tym bardziej mi jest przykro, że się to w ogóle wydarzyło i że jeszcze w pewnym sensie cierpiały tutaj. W pewnym sensie pozwoliłem im odejść. I to nie chodzi, że ja o nich zapomniałem, bo to się nie da, ale próbuję sobie to życie jakoś poukładać. Przychodzę, jak coś mi się nie uda po ludzku, patrzę na te ich dziupki uśmiechnięte, no to widzę, zaraz jest to na mnie powie, tata, nie załamuj się, no przecież prażnicy się nie poddają. To było jej słynne słowo. A Gusia pewnie by przekrzywiła głowę, tak jak na tym zdjęciu, i by się do mnie uśmiechała, tak jak i Gosia. Żona by tylko pokiwała głową, by mnie przytuliła w takim momencie. A Marcinek by pewnie wyszedł za ściany i tak jak zawsze mnie witał, cześć tatuś, z tym swoim pogodnym uśmieszkiem. I tak by to na pewno wyglądało. A jak przychodzę radosny, bo coś mi się udało sensownego zrobić, no to też na nich patrzę, jeszcze większą mam radość, bo też się do mnie uśmiechają jakby z innego pułapu, z innego poziomu. Widzę, że zaczyna się to wszystko jakoś sensownie układać. Mam wspaniałego syna, z którego jestem dumny i takim moim marzeniem od niedawna, jednym z nielicznych jest to, że być może się ożeni. Będzie jakaś wnuczka, wnusia, Agusia, jak ja to mówię. Bardzo o tym marzę, aczkolwiek jaką wybierze drogę życiową, to jest jego powołanie. Mnie się stała tragedia, faktycznie nie podlega to żadnej dyskusji. Nie chodzi, że się wszyscy od nas odwrócili, ale kurz opadł, każdy wrócił do swoich obowiązków
I trudno, żeby mnie tutaj wszyscy na rękach nosili, bo to się Darkowi jakaś tragedia stała. No stała się, ale każdy ma swoje życie. I nie, że mnie nikt nie kocha i o mnie zapomnieli, tylko to jest życie, ja mam tylko też świadomość. Takie we mnie powstało pragnienie, że w sumie nie jestem tu jakimś pępkiem świata, nie jestem jedyny na świecie, że są też ludzie, którzy coś podobnego przeżywają. Mam kontakt z wieloma ludźmi, którzy potracili najbliższych. Kontakt osobisty, byłem u praktycznie wszystkich. Z wizytą w domach mamy takie relacje wręcz przyjacielskie, bo wiedzą, że przeżyją coś podobnego i jesteśmy dla siebie partnerami w rozmowie. Wspieramy się nie tylko modlitwą, ale jakimiś darami, które są do zaoferowania, coś trzeba zorganizować. I w tej pomocy widzę właśnie sens przetrwania, bo są ludzie, którzy mają, powiem wprost, jeszcze gorzej niż ja. Ja mam wspaniałą historię, wspaniałą rodzinę, wspaniałe wspomnienia, a niektórzy od dzieciństwa, przez alkoholizm, jakieś molestowania, doszli do takiego momentu, kiedy wszystko stracili. Więc tutaj jest w ogóle jakieś pole takie poranione, że no naprawdę nie ma żadnej nadziei. To bym nie wiem, jak na to popatrzył, nie widzą żadnego nawet promyka szans, radości, planów, marzeń, nie ma nic. Więc ja tam jadę, choćby tylko potrzymać za rękę, wypić kawę, skosić trawnik, pogadać po prostu, żeby wiedział, że ja o nim myślę, że się za niego modlę, że w pewnym sensie swoje cierpienie też za niego ofiaruję, żeby mu było lżej, żeby wiedział, że nie jest sam w tym wszystkim. Czynnik pomocy dla innych jest dla mnie bardzo ważny, bo poświęcę się temu, gdybym się nawet wyprostował, bo nigdy o nich nie zapomnę, to jest niemożliwe. Zawsze ich będę nosił w swoim sercu. Odczuwam taki Boży pokój dzięki temu, że byliśmy dla siebie dobrzy, że żyliśmy chyba tak, jak trzeba było żyć.